przyzwyczailiśmy Was do tego, że na tym kanale są wartościowe, merytoryczne rzeczy. No i tym razem też tak będzie. Panuje powszechne przekonanie, że okonie rosną bardzo wolno. 30-centymetrowy okoń podobno ma 30 lat. Ja nie pozjadałem wszystkich rozumów. Z miłą chęcią dowiem się naprawdę, jak to wygląda. Dlatego o pomoc poprosiłem mojego kolegę, doktora habilitowanego Pawła Oględzkiego. Dzień dobry. Biologa środowiskowego, który ma olbrzymią wiedzę w tym temacie. A dlaczego to poruszamy? W tym roku trafiłem na jezioro w Hiszpanii, w którym wraz z Maćkiem Rogowieckim łowiliśmy okonie po 2,5, nawet do 3 kg. Okazało się, że te okonie, słuchajcie, mają 8 lat. 8 lat temu zostały wpuszczone jako kilkucentymetrowe rybki. Wcześniej ich tam nie było w ogóle i teraz te ryby ważą po 3 kg, czyli mają 8, maksymalnie 9 lat. Jak to w końcu jest z tymi przyrostami okoni? Czy one rzeczywiście potrzebują tak dużo czasu, żeby dorosnąć do większych rozmiarów? Ja przede wszystkim też nie pozjadałem wszystkich rozumów, a po drugie jestem, oprócz tego, jak powiedziałeś, że biologiem środowiskowym, doktorem habilitowanym, jestem przede wszystkim wędkarzem. I kiedy obejrzałem zdjęcia, które mi pokazałeś z tego tajemniczego jeziora 400 km od Madrytu, z tego co wiem, no to po pierwsze serce mi mocniej zabiło. Ale potem włączył mi się ten instynkt naukowy, bo to jest rzadka możliwość, kiedy wiemy, że wcześniej nie było tam okoni, tak. Czyli nie było żadnych osobników, które jak gdyby samoczynnie w tym jeziorze sobie pływały i że wszystko to, co w tej chwili tam pływa, to jest jedna populacja od określonego momentu w czasie tam istniejąca. I kilka aspektów. Zacznę od tych takich bardziej może abstrakcyjnych, o których nikt pewnie nie pomyślał. Okoń jest rybą, którą stosunkowo rzadko się zarybia. Dlatego, no przynajmniej u nas, w polskich warunkach, ponieważ do niedawna był traktowany, to jest bardzo nieładne słowo, ja go nie znoszę, ale jako tak zwany chwast rybi. To nawet ja pamiętam te czasy. Tak, nie? I po prostu nikt tym okoniem, prawie nikt nie zarybiał. Hodowcy się nim nie interesowali, w związku z tym niewiele wiadomo na temat produkcji na przykład materiału zarybieniowego. Ale jeżeli tam przeprowadzono taką akcję, nie znam oczywiście ichtiologów hiszpańskich, ich zamysłów i jakie były plany związane z tym jeziorem, z tego co mówiłeś, to jest łowisko komercyjne, prawda? Nie, to nie jest łowisko komercyjne, to jest rezerwat. To jest ścisły rezerwat i tylko tam bodajże jedna czy dwie firmy mają zezwolenie, żeby tam wpuszczać swoich gości wędkować. Maksymalnie bodajże 8 osób może dziennie czy 10 wędkować, więc jest tam bardzo trudno się dostać. Nie wiem, w jaki sposób te ryby zostały wpuszczone, natomiast teoretycznie jest to gatunek niepożądany. Rozumiem, więc no istnieje zawsze jakaś taka możliwość, mówię, jest to kompletna abstrakcja, nic na ten temat nie wiem, że ktoś chciał celowo uzyskać tam populację bardzo dużych okoni i po prostu grzebał w tym materiale zarybieniowym, tak nieładnie mówiąc, genetycznie. Mhm. To można zrobić. Można, normalnie osobniki, które występują w przyrodzie, są diploidalne. Mają podwójny garnitur chromosomów. Ty jesteś diploidalny, ja jestem diploidalny. Ale w przypadku niektórych gatunków ryb, na przykład przy tęczaku jest to dosyć często stosowana metoda, można wyhodować tak zwane triploidy, czyli osobniki triploidalne, które się cechują ogromnym tempem przyrostu. Na przykład roczny tęczak potrafi mieć 2 kilo, jeśli jest triploidalny. To jest oczywiście na komercję nastawione. Jestem daleki od myślenia, że to samo zrobiono z tymi okoniami. Nie wiem nawet, czy to jest możliwe. Nie wiem, czy uda się w przypadku tego gatunku wyhodować triploidy. No ale jest jeszcze taka możliwość. Ale to już mówię, bardzo mało prawdopodobne. Miejscowi przewodnicy twierdzą, że te okonie rosną do takich rozmiarów dlatego, że po pierwsze, no, jest wiadomo, cieplej niż u nas, tam w lutym woda ma 7 stopni i nie spada poniżej tego, więc te okonie cały rok żerują nie na ochotkach, nie na kiełżykach, tak jak u nas zimą, tylko żerą na potęgę raki. Podobno te wielkie okonie, jest masa raków w tym jeziorze, wielkie okonie podobno nie robią nic poza tym, że pływają powolutku i jak odkurzacz wciągają raka za rakiem. Nawet ci miejscowi przewodnicy śmieją się, że to są odkurzacze, że one po prostu pływają i cały rok żrą te raki.
kilka aspektów, żeś od razu poruszył i ja znowu będę mówił dłużej, ale przede wszystkim wiek bączek przeleciał. Zobacz, bardzo rzadki ptak tutaj akurat na tym jeziorze. Przepraszam za to. Nie, no super. Słuchajcie, przede wszystkim wiek okonia. Powiedziałeś 30 cm, 30 lat. Nie spotkałem się z opiniami, z żadnym ze źródeł naukowych, że okoń w ogóle może dożyć do 30 lat. Zazwyczaj podawane są wartości pomiędzy 10 a 12 lat, jako maksymalna długość życia. Mało badań, mało źródeł, ale to jest najczęściej podawana długość życia okoni. Bardzo różna jest ta wartość u ryb. Najdłużej żyją jesiotrowate, do 100 lat, prawie, są 50. Ale okoń podawany jest 10-12. Czyli pierwszą teorię to, że okoń 30 centymetrów leży i kwiczy. Dla polskich jezior to dużo zależy od akwenu. Nawet dla polskich jezior, jak to mam największy wgląd w takie badania, 8-10-letnie okonie miały od 28 do 34 cm, ten najdłuższy. Poza tym dochodzi tutaj zmienność osobnicza. Tutaj też mówiłeś, wszystkie te okonie, które pływają tam w Hiszpanii, są z jednego, jak gdyby, powiem ładnie, miotu, z jednej grupy. One były wpuszczone takie same, można powiedzieć, że jak rodzeństwo, a jednak są różnice. Jedne mają 1,5 kg, inne mają 2,5, tak, prawda? Tam największy był złowiony podobno 61 cm. No to my łowiliśmy takie ryby między 53 a 54, to były największe, które my złowiliśmy, ale podobno 61. Czyli zmienność osobnicza tutaj swoje robi. Temperatura, w ogóle generalnie czynniki środowiskowe. Temperatura jest bardzo ważnym czynnikiem środowiskowym, ale w przypadku ryb, w ogóle organizmów wodnych, dochodzą jeszcze inne czynniki, na przykład odczyn, bardzo ważny element środowiskowy. Zmętnienie wywołane albo zakwitami, albo podnoszeniem się muł, za muła to rybom skrzela, może im przeszkadzać. Także tych czynników środowiskowych jest wiele. I to, co powiedziałeś, że jest cieplej. Jeżeli każdy z tych czynników występuje w pobliżu optimum, czyli tak, tej wartości optymalnej, przy której ryba zużywa, każdy organizm zużywa najmniej energii na zaspokojenie, na swoje wydatki życiowe, to jest najlepsza sytuacja, żeby mógł rosnąć, ponieważ po prostu ma najmniejsze wydatki. Ale to musi być, to trzeba uwzględnić cały zespół czynników. Temperatura jest tylko jednym z nich. I temperatura optymalna dla okonia to jest w granicach 18-20 stopni. Im dłużej się ona będzie utrzymywać, tym lepiej. Widać tam akurat te czynniki wszystkie są blisko optimum. Okej, czyli rozumiem, że po prostu w tym jeziorze złożyły się wszystkie optymalne warunki do rozwoju po prostu okonia, do tego, żeby one osiągały takie, a nie inne rozmiary. Takie ogromne i szybkie przyrosty, takie rozmiary. Teraz dieta. Dieta, no właśnie, chciałem zapytać o tą dietę. Słuchaj, znowu to, że mają dużo tego żarcia i że jest on, ten pokarm jest bardzo, bardzo łatwo dostępny. Jeśli chodzi o krewetki, w ogóle o skorupiaki, jest to na pewno pokarm bardzo, bardzo pożywny dla ryb, aczkolwiek też nie idealny, bo przecież coś trzeba robić z tą chityną. Chityny się nie trawi. Trzeba ją wyrzucać w postaci czegoś w rodzaju wypluwek. Poza tym u okoni, także naszych, które się żywią rakami, można znaleźć w żołądkach czasami takie perły rakowe, czyli też fragmenty chityny. Czyli coś, co jest niewydalone, gdzieś się uzbiera. Także nie jest to pokarm idealny, ale ważne, że jest go dużo i że jego zdobycie nie wymaga tak dużych nakładów energetycznych. Także sądzę, że się wszystko sprzysięgło na to, że warunki są optymalne dla rozwoju okonia i dlatego ma on tak szybkie przyrosty. Poza tym wszystkie ryby, tego z tego co mówisz, są różnice między osobnikami, ale wszystkie ryby są dosyć solidne, tak. A jest ich sporo. Tam jak złowiliśmy okonia, który miał 40 bodajże 6 cm, taki to przewodnik mikros, powiedział normal size. To jest normal size, a to była ryba taka, no nie wiem, kilo 700, no naprawdę wielki okoń. A z kolei jak złowiłem 42 cm, czy tam 41, to przewodnik się śmiał, mówi baby perch. Gdzie u nas no ryba 40 cm, okoń, jeszcze tak gruby, no to jest potężny. On powiedział baby perch, tak. Jeden z mniejszych.
Laperka pekenia. Tak, tak, tak. Dobra, słuchaj, w każdym razie uzgodniliśmy, warunki na pewno są idealne. Ale jeśli chodzi o zagęszczenie tych okoni, normalnie, jeżeli trafiają się w takim przeciętnym akwenie, jeżeli się trafi 1, 2, 3, 5 dużych, wielkich okoni, to jest wszystko. Ponieważ im większy drapieżca, tym musi więcej zdobywać pokarmu, tym jest ostrzejsza konkurencja. Ma większy rewir, będzie odpędzał inne, prawda? Nie ma możliwości, żeby one takie wielkie okazy występowały na kupie. A tam tak. Dlatego, tam nie ma za dużej konkurencji pokarmowej Nie ma właśnie, bo tego pokarmu jest zwrót. Tak. Bo tego pokarmu jest brud i dlatego możliwe jest, to jest bardzo istotny element, tak duże zagęszczenie tych wielkich ryb. Aczkolwiek też muszę powiedzieć, że to nie było tak, że tak jak u nas kiedyś na Mazurach, tak, że górka, znalazłeś górkę, rzut okoń. Tam łowiliśmy powiedzmy średnio 2-3 takie ryby w ciągu dnia. Brania były bardzo delikatne, ale to myślę dlatego, że po prostu te okonie nie musiały ganiać. Jak gdzieś tam powolutku im coś koło pyska przeprowadziliśmy, to brały. Najlepsze brania były na dwuogonowe twistery, zdecydowanie, czyli raczek. A na zwykłe riperki te brania, tak mówię, no 2-3 ryby to wszystko. Zdarzyło się, że Maciek spłynął jednego dnia bez ryby w ogóle, ja złowiłem jedną, ale no najlepszy dzień to mieliśmy chyba, nie wiem, po 4-5 ryb, najlepszy. Więc tych okoni jest sporo, ale to nie jest jakaś taka mega olbrzymia populacja. No ale mimo wszystko ich zagęszczenie jest jak tak. Na ryby. Tych rozmiarów jest ogromne, można powiedzieć. No tak. Natomiast no, jezioro... Popatrzyłem się, czy to ryba, czy tak, ale to karpista. Zdaje się, że ryba i karp, bo to... Dobra, musimy tak kończyć. Nie, wypłynął. Okej. Okay. Słusznie, przepraszam. Nie, bardzo dobrze. Nie, no to nie jest, wiesz, no... Tu bączek, tutaj karp, no dobrą scenę żeście wybrali. Byliśmy na tym jeziorze w lutym. Woda miała 7 stopni, no i ja byłem przekonany, że te brzuszyska takie to jest ikra. No bo one gdzieś tam podejrzewam, nawet w Hiszpanii podejrzewam, że to tarło jest pewnie gdzieś tam koło marca. Natomiast w momencie, jak dotykało się tych brzuchów, one po pierwsze były twarde, a po drugie słychać było jak... Chrzęszczenie tych, kurcze skorup po rakach, więc one po prostu były wypchane rakami. Ja myślałem, że one są przygotowane już do tarła. Ale wiesz, no tu przed samym tarłem, jakby był ten okoń, no to pewnie tam ikrą by sypał, czy mleczem lał, a tu absolutnie nic takiego. Nie. Nawet przewodnicy pokazywali mi zdjęcia, gdzie od dołu okonia wystawały sobie szczypczyki, nie? Z odpływu, że tak powiem. Także tam się musiały te wszystkie czynniki środowiskowe, w tym pokarm, bardzo istotny, no wiadomo, sprzęgnąć i taki efekt. Ciekaw jestem, ile będą dożywały okonie z tego jeziora. Jeśli jeszcze im damy jakieś 3-4 lata, to ja nie wiem, może 4 kilo. Ja mam plan sprawdzać na bieżąco, co roku. Nawet jadę tam w listopadzie, więc też jestem ciekawy, jak sytuacja będzie wyglądała. Będziecie mogli się przy okazji przekonać, jak wygląda kwestia długości życia konia w tym jeziorze. Bo jeśli za 10 lat one tam dalej będą... Znaczy, oczywiście, myślę, że potomstwo nie, będzie. No, nie, no oczywiście, że na pewno przystępują do tarła, ale czy to stwierdzono, że się tam trą? Nie mam pojęcia, aczkolwiek przewodnicy mówili, że jak przyjedziemy w listopadzie, to już te duże okonie oczywiście będą żarły. One nie będą tak grube jak w lutym, ale powiedzieli, że ryby do 2 kg, natomiast w lutym do 3, te same ryby. Ale powiedzieli, że jakby w pełni sezonu, powiedzmy w lecie, tych dużych okoni w ogóle nie można znaleźć. To jest dosyć spore jezioro, głębokie, nie można ich w ogóle znaleźć, ale biorą mniejsze, czyli takie 30-taki. Natomiast jesienią i zimą te 30-taki znikają całkowicie, a zaczynają brać te wielkie potwory. To skąd się 30-taki wzięły? Załóżmy, że okoń przystępuje do tarła w 4-5 roku życia. No to 3-letnie... Ale to by się zgadzało, no zobacz. 3-letnie ryby by miały 30 centymetrów, no ale to wiesz, też ładny wynik. Bo zobacz, no, okonie zostały wpuszczone 8 lat temu, czyli mają 8 do 9 lat, tak? No tak, powiedzmy. No to załóżmy 4 lata temu po raz pierwszy przystąpiły do tarła. To jest realne. To jest realne, w tej wodzie tak. Czyli tak, czyli obaliliśmy mit długowieczności okonia, bo ja słyszałem 30-40 lat. Nie, to jest, żadne źródła naukowe nie potwierdzają czegoś takiego, zbyt duża byłaby różnica. Zazwyczaj podaje się 10-12. Czyli to jest pierwsza teoria. Druga,
okoń rośnie na tyle wolno lub na tyle szybko, na ile pozwalają warunki, czyli temperatura wody, okres wegetacji i przede wszystkim pożywienie, no i oczywiście, znaczy, oczywiście w ramach możliwości gatunku, no tak. Bo nagle nie osiągnie 10 kilo w super żyznej wodzie. Tutaj pewne ograniczenia istnieją, no, typowe dla danego garnituru genów, powiedzmy. Ale w tym obrębie różnice są naprawdę znacznie większe niż się zazwyczaj sądzi. Czyli mamy wszystko. Ja zawsze wychodziłem z założenia, że sprzęt jest ważny, przynęty są ważne, natomiast najważniejsza jest wiedza wędkarska. Jeżeli nie będziecie znali podstaw, prawda, czym się rządzi przyroda, czego szuka ryba w wodzie i w jaki sposób się zachowuje, to najlepsze przynęty, najlepsze wędki niewiele pomogą. Coś tam pomogą, ale najważniejsza jest wiedza wędkarska, więc jeżeli Wam się podoba taka forma zdobywania wiedzy, ja bardzo dużo się nauczyłem przez te kilka czy kilkanaście minut, no to dajcie znać, powtórzymy, mam nadzieję, że uda mi się Pawła namówić. Nie trzeba mnie namawiać nigdy, zbyt długo, także... Także jeżeli będziecie tym zainteresowani... Mam nadzieję, że to co powiedziałem, się Wam do czegokolwiek przyda. No myślę, że tak, bo to taka wiedza jest bezcenna, ludzie do tego dochodzą latami, a tutaj w kilkanaście minut udało się wyciągnąć z Ciebie informacje. A teraz powiem Ci coś jeszcze, czego Ty nie wiesz, bo skupiliśmy się na tym jednym jeziorze konkretnym. Mhm. W promieniu kilku kilometrów są jeszcze dwa takie jeziora podobno, z takimi samymi rybami. Natomiast tam jeszcze nie łowiliśmy, więc tego nie wiem, ale okazuje się, że to nie jest jedno konkretne jezioro, tylko obok są dwa jakieś różne i tam przewodnicy mówią, że tam też są takie ryby, tylko tam nikt nie łowi, bo tam nie ma szczupaków, tam są tylko okonie. W tym jeziorze... Mało ciekawe. Tak, mało ciekawe, poza tym tam można tylko z brzegu, ale tam też pięćdziesiątki się trafiają, więc powiedział, jak przyjedziecie w listopadzie i będzie za bardzo wiało, nie da się wypłynąć na kajakach, to Was zabiorę na te kolejne dwa jeziora, połowicie sobie z brzegu takich ryb. Można? Masakra, co? Słuchaj, obiecałeś mi pomóc w załatwieniu miejsca. Tak. W związku z tym... Szykuj się na luty, bo w lutym chcę wrócić, bo listopad to już jest cały tam poklepany. Słyszałem. A w lutym są tylko plany, już powiedziałem Maćkowi, że chcę wracać koniecznie, więc mam nadzieję, że się uda. I kajak. Dobrze, trudno. Co zrobić? Przeżyję. Ale patrzyłem, te kajaki tak całkiem komfortowo tak, wyglądają. Tak. Także nie wyobrażam sobie, jak można łowić ryby z kajaka, ale no to nie jest taki normalny kajak, prawda, jak mazurski. Nie. Na nogi. Tylko. Dopóki się człowiek nie próbuje wysikać na stojąco, to jest okej. Ale zdarzało mi się i to, także przeżyłem. Tak. Drugiego dnia już ogarnąłem temat, także było dobrze. Także bardzo, Pawle, dziękuję. Jeżeli Wam się podobało, dajcie znać. Jeżeli nie, no to nie będziemy więcej tego nagrywać. Ale myślę, że no taka wiedza... Po co się zapisywać na studia? Wystarczy mieć dobrych kolegów. No, na ale, ale zapraszam na wykłady. Wykłady są otwarte. O, super, wielkie dzięki. Trzymajcie się. Dziękuję również.